Czyli co, zaczynamy sobie kolejny egzamin, powiedzmy, nazwijmy to wewnętrzny. Tak, pojedziemy inną trasą. Znowu naszym tutaj kursantem jest Krzysiek, naszym głównym bohaterem. Ja tylko będę mu wydawał polecenia. No i zobaczymy, jak sobie dzisiaj poradzi na kolejnej, nazwijmy to, trasie egzaminacyjnej, bo przypominam, że nie jest to, nie ma czegoś takiego jak trasy egzaminacyjne. I przypominam, co egzaminator przed wyjazdem powie. Jak się nie odzywam, to na wprost, chyba że znaki mówią inaczej. Polecenia dotyczą najbliższych skrzyżowań, jak będzie inaczej, to powiem. O błędach informuję na bieżąco, omawiamy błędy na koniec egzaminu. My będziemy sobie omawiać błędy w trakcie, tak? Krzysiek, gotowy? No to włączamy się do ruchu. Brawo, jedziemy. Skręt w prawo z ulicy Nowy Józefów w ulicę Golfową. I teraz zwróćmy uwagę na zachowanie motocyklisty. Włączył kierunkowskaz, upewnił się, zmienił położenie na pasie ruchu do osi jezdni. Dostał polecenie skrętu w lewo z ulicy Golfowej w ulicę Maratońską. Zatrzymanie następuje na jedynce, na biegu pierwszym. Po zatrzymaniu oczekujemy do momentu, kiedy nie nadjedzie za nami pojazd, nie zabezpieczy nam pleców, na biegu numer 1. I zwróćmy uwagę tutaj, w trakcie wykonywania skrętu w lewo w ulicę Maratońską, daleko podwójna ciągła, żeby na nią nie najechać, żeby nie rozpocząć skrętu zbyt wcześnie i nie pojechać po tej ciągłej linii. I teraz zwróćmy uwagę. Podniesienie prędkości do 60 km na godzinę, więc należy przyspieszyć do tych 60, jeżeli ruch na to pozwala. I popatrzmy, tutaj mamy koniec ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę, czyli zmniejszamy do 50. A za chwilę mamy ograniczenie, a tu widzimy, mamy już 30 km na godzinę, czyli trzeba uważać, żeby nie doszło do sytuacji, że przekroczymy prędkość o więcej niż 20, a w takiej sytuacji, jeżeli by się tak wydarzyło, że prędkość zostanie przekroczona o więcej niż 20 km na godzinę, to niestety jest to kryterium zagrożenia w ruchu, egzamin jest natychmiast przerywany w takiej sytuacji. Także zwracam na to uwagę i uczulam. Kolejne ograniczenie do 30, bo tam skrzyżowanie odwołało tą 30. Także znowu tutaj mamy 30 do kolejnego skrzyżowania i widzimy tutaj skrzyżowanie, czyli za skrzyżowaniem już 30 odwołane. Musimy przyspieszyć do 50, żeby ewentualnie egzaminator nie powiedział o zbyt mało dynamicznej jeździe. Poruszamy się ulicą Maratońską, zbliżamy się do Popiełuszki, rondo nie odzywam się, czyli na wprost, czyli wjazd bez kierunkowskazu, wyjazd z prawym kierunkowskazem. Zwróćmy uwagę, tutaj kursant nie włączył kierunkowskazu, czyli popełnił błąd. Prawy kierunkowskaz na wyjeździe powinien być.
I z ulicy Maratońskiej skręcamy w prawo w ulicę Plocka. Zwracam uwagę, żeby zerknąć w lusterko, ewentualnie skręcić głowę do prawego ramienia, upewnić się, czy nie ma rowerzysty. I w trakcie skręcania patrzymy na prawą stronę, obserwujemy znaki po skręcie, jakie są ustawione po prawej stronie. I tutaj również przypominam, podniesione zapory nie zwalniają nas z upewniania się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy. Bardzo dobrze tutaj kursant to zrobił. Jak to zgodnie z przepisami wygląda zatrzymanie? I kursant będzie wykonywał tak zwane hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu. Jest to dodatkowe zadanie. Ma zatrzymać się zgodnie z przepisami z prędkości dozwolonej, czyli 50 km na godzinę, zgodnie z przepisami, czyli jak najbliżej prawej krawędzi, we wskazanym miejscu na wysokości drzewa. Tu widzimy, że kursant sobie coś wymyślił i wykonał to zadanie w sposób nieprawidłowy, bo zjechał z drogi, wjechał w bramę, a miał się zatrzymać ciut dalej przy prawej krawędzi na wysokości drzewa. Oczywiście będzie to błąd, zadanie będzie powtarzane drugi raz, będzie to pierwszy błąd. Dwa te same błędy to dopiero wynik negatywny, także tutaj jeszcze nic się nie dzieje. Kursant ma szansę powtórzyć, poprawić to zadanie i je zaliczyć. I jeszcze kilka słów o położeniu na pasie ruchu motocyklisty. Staramy się nigdy nie jeździć środkiem, tylko jeździmy albo z prawej strony, te pół metra do metra od prawej, lub przy osi jezdni pół metra do metra od osi jezdni lub od lewej krawędzi, w zależności od drogi, czyli krótko mówiąc, jeździmy śladami wyjeżdżonymi przez pojazdy wielośladowe, dlatego że tam mamy zdecydowanie lepszą przyczepność. Na środku cały syf zrzucany przez koła pojazdów jest zrzucany do środka i tam jest najwięcej brudu, najmniejsza przyczepność. Także proszę o tym również pamiętać. I z ulicy Plocka będziemy skręcać w prawo. Popatrzmy, tutaj mamy pas postojowy. Możemy, przypominam, pasem postojowym jeździć, czyli tutaj kursant się dobrze ustawił do prawej. Proszę zwrócić uwagę również na kierunkowskaz, żeby go w odpowiednim momencie wyłączyć. I będziemy skręcać w prawo. I tutaj częsty błąd. Na tej ulicy nie widzicie tego znaku, przez co po wydaniu polecenia skrętu w lewo nie ustawiacie się na drodze jednokierunkowej w sposób prawidłowy. Tutaj Krzysiek bardzo dobrze zauważył znak, ustawił się przy lewej krawędzi, okrągły tyłem do nas, najczęściej zakaz wjazdu. Po tym również możemy rozpoznać drogę jednokierunkową, ale Krzysiek tutaj błędu nie popełnił. Także uczulam tutaj w okolicach lotniska na Plocka, żeby pamiętać o tym, że tutaj jest ta droga jednokierunkowa, na której często jest popełniany błąd. Zwracam również uwagę, że motocyklista powinien obserwować drogę w sposób horyzontalny, czyli równolegle do nawierzchni, odpowiednio daleko, zwracając uwagę na to, żeby omijać dziury, omijać studzienki, omijać również, co jest bardzo ważne, znaki poziome, bo znaki poziome już nawet w przypadku, gdy jest jezdnia sucha, nie mają odpowiedniej przyczepności, a po deszczu zamieniają się w płytę poślizgową. I zwracam uwagę na bardzo ważną sprawę, czyli zatrzymanie zawsze następuje na biegu pierwszym i zatrzymujemy się w odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu lub przeszkody, tak żeby uwzględnić sytuację, że jeżeli ktoś by za nami się nie zatrzymał, to będziemy w stanie ominąć ten stojący przed nami pojazd lub przeszkodę. Bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. I przypominam, że podniesione zapory nie zwalniają nas z obowiązku upewniania się, czy nie nadjeżdża pociąg. Proszę o tym pamiętać. I będziemy z ulicy Plocka skręcać w prawo w ulicę Maratońską.
tutaj popatrzcie, jak kursant stosuje się do naszych rad od samego początku, czyli nie jeżdżenia po znakach poziomych, tak, które mają mniejszą przyczepność, a szczególnie po deszczu zamieniają się w płytę poślizgową. Bardzo fajnie Krzysiek tutaj pojechał i o tym pamięta. Do jedynki wchodzimy, zatrzymujemy się w takim miejscu, żeby... I zbliżając się do skrzyżowania, na którym będziemy się zatrzymywali, pamiętajmy, patrzymy, co się dzieje za nami, redukujemy biegi sobie, hamujemy, najlepiej, jeżeli redukcja odbywa się z międzygazem, zatrzymujemy się na biegu pierwszym w takiej odległości od pojazdu stojącego przed nami, że gdyby w sytuacji ktoś za nami nie wyhamował, abyśmy mogli objechać, ominąć ten stojący pojazd, tą stojącą przeszkodę, żeby nas po prostu nie wbił. Kolejne polecenie, jakie otrzymał kursant, to że jedziemy w kierunku Katowic do odwołania. Celem takiego polecenia jest to, żeby kursant nauczył się patrzeć na znaki, zauważać te znaki i stosować do nich, dlatego że z mojego doświadczenia stosowanie się do tablic przeddrogowskazowych wcale nie jest takie oczywiste i łatwe. Często tutaj kursanci popełniają błąd, szczególnie w sytuacji, którą widzieliśmy wcześniej, a mianowicie, jeżeli jest tylko jedna strzałka, a cztery miejscowości, to uważają, że do tej jednej miejscowości można pojechać w lewo, a reszta to jest na wprost. Na Katowice do odwołania. I zwróćmy uwagę, tutaj również mamy sytuację, gdzie często popełniamy błąd, szczególnie w przypadku, gdy nie ma wyznaczonego miejsca w przypadku znaku stop. Mówimy o wyznaczonym miejscu do zatrzymania. Jeżeli jest linia ciągła, to jeszcze stosujecie się do i wiecie, gdzie się zatrzymać. Ale jeżeli linii nie ma, to najczęstszym waszym ewentualnie błędem to jest zatrzymanie na przykład przed znakiem lub w ogóle nie zatrzymanie. I jest teraz prawo, rozglądamy się na żywne skrzyżowanie, tym razem tutaj. Tutaj zakierunkowa, dokładnie, czyli chcesz ustawić stopni jezdni, bo będzie błąd ustawienia, tak? A pochodzimy z prawej strony, nie? I teraz tutaj zobacz, wolno, dlatego, że zobacz, z prawej strony nic nie widać, a jest broda. Tutaj chyba mało. Tak, co prawda mamy pierwszeństwo, ale trzeba się i drogą pierwszeństwo. Dokładnie. No dokładnie, dokładnie, dlatego trzeba upewniać się, a oprócz tego pamiętamy, to jest... Z lewo pojedziemy. No i tutaj popełniamy błąd, jak mi popatrz przez lewe ramię. No. Było jednoznacznie, był znak, zapomniałeś znak, mógł zobaczyć, no, był znak. A okrągły po lewej stronie tyłem do nas sugeruje nam, że może być to jednokierunkowa. Nie zawsze, ale może być, tak? Był znak, tylko że tak troszeczkę schowany. Dwukierunkowa, dokładnie. Tam były dwukierunkowe, tylko ten odcinek jest jednokierunkowy. Króla, to była chyba króla, w lewo pojedziemy. I tutaj dojechaliśmy do pianista, obywatelska pianista, bardzo trudne skrzyżowanie, stop, trzeba pamiętać, że tym na poprzedniej, ale tym przyciska, jak tam nadjeżdża, to trzeba naprawdę być czujny.
Bo jak nie widzimy, jaki ma kierunkowskaz, to nie zakładamy, że się na pewno zatrzyma tam na tym szczepie. Może pojechać bez zatrzymania. Tak jak teraz na przykład dojeżdża, tak? To lepiej poczekać, niech on dojedzie, zatrzyma się, zobacz, nie zatrzymał się, nie? Widziałeś, o co chodzi? Mamy piękny dokument dla kursanta na egzamin. Przykład, że to, że jedzie, to wcale nie oznacza, że się zatrzyma i możemy zonda popełnić, nie? I cierpliwie tu czekamy. Tak, tu się doczekamy w pewnym momencie swojego, bo tutaj brak cierpliwości nie popłaca. I popatrzmy, te koła nie stanęły tak naprawdę, tak jak to zatrzymanie powinno wyglądać, nie? No i popatrzmy, teraz może spróbujemy po tym w prawo jedzie. Tak, działamy. Zwróćmy uwagę, trudny skręt, będziemy skręcać w lewo z pienistej w Waltera Jankę. Ustawimy się na lewym pasie, oczywiście włączymy lewy kierunkowskaz. Przed skrętem w lewo zatrzymamy się, bo mamy znak stop. Nie ma tutaj linii, czyli zatrzymujemy się w miejscu dostatecznej widoczności przed wjazdem na skrzyżowanie. I później kontynuujemy jazdę swoim pasem ruchu, czyli będzie to pas środkowy, a skoro wszystkie pasy, jak wjedziemy na skrzyżowanie, prowadzą w lewo, będziemy przez skrzyżowanie przejeżdżając trzymać się cały czas środkowego pasa. Wtedy będzie bezpiecznie, nikomu drogi nie zajedziemy. W takiej sytuacji oczywiście przepisy zezwalają na pojechanie z dowolnego pasa na dowolny, ale tak zwane zasady bezpiecznej jazdy niepisane mówią, że w takiej sytuacji lepiej nie zmieniać pasa ruchu, wtedy, tak jak powiedziałem, jest bezpiecznie, drogi nikomu nie zajeżdżamy. I popatrzmy, kursant tutaj niepotrzebnie odjechał, ale z środkowego pojechał na środkowy, wyjeżdża tym pasem ze skrzyżowania i dopiero za skrzyżowaniem będzie zmieniał pas zgodnie z zasadą ruchu prawostronnego. I polecenie dostaje kolejne. Jedziemy w kierunku Konstantynowa. I przypominam, tutaj skręcając w prawo kontrolujemy, czy ścieżką rowerową nikt nie nadjeżdża, czyli powinniśmy zerknąć w prawe lusterko, brodę skręcić do ramienia, żeby kątem oka również jeszcze sprawdzić, czy czasami w martwym polu kogoś nie ma i dopiero wykonać skręt. I po skręcie w prawo na tablicy. Po skręcie w prawo będziemy jechali w kierunku Katowic. No i oczywiście tutaj jedziemy przy prawej, ale strategie uliczne mówią o tym, że dobrze by było zjeżdżając takiego wiaduktu jechać przy lewej, tak? Dlatego, że do środka pod kątem leci cały syf, tak? I wszystkie smary i tak dalej, nie? No ale na egzaminie nie możemy tego robić, tak? Musimy jechać zgodnie z zasadami ruchu prawostronnego, czyli strategii ulicznych nie stosujemy. Na Katowicy, tak? Zatrzymam się teraz prawidłowo, czyli to przed linią, a nie na linii czy za linią. No i jak rowerzystów nie ma, to tak, dokładnie. I będziemy zawracać w najbliższym możliwym miejscu.
I będziemy zawracać na ulicy Waltera Jankę, róg ulicy Pienistej. Będzie to na skrzyżowaniu z Wyspą Centralną. Zajmiemy lewy pas, pas do lewoskrętu. Nie ma zakazu zawracania, czyli z pasa do skrętu w lewo. Przypominam, zawracanie dozwolone. Dojedziemy na wysokość wyspy. Po pierwszym skręcie w lewo wjedziemy na lewy pas, a skoro z tego miejsca możemy wykonać skręt z dowolnego pasa, czyli żeby było bezpiecznie, będziemy trzymali się swojego pasa, czyli cały czas jedziemy lewym i dopiero wyjeżdżając ze skrzyżowania zmienimy pas. Tutaj kursant troszeczkę się pospieszył za wcześnie. Nie musimy tak wcześnie zmieniać, dlatego że jest tam ograniczona widoczność dla tych pojazdów wyjeżdżających, jadących drogą z pierwszeństwem i może to być zmiana, wcześniejsza zmiana pasa przed pasami może być bardzo niebezpieczna, także nie spieszcie się w tej sytuacji. Przypominam, że zbliżając się do skrzyżowania równorzędnego musimy szczególną uwagę zwrócić na prawą stronę, bo nadjeżdżający z prawej ma pierwszeństwo i w momencie, gdy się pojawi, należy mu ustąpić. Przypominam również, że jesteśmy tutaj w strefie 30 km na godzinę, czyli ta po przejechaniu skrzyżowania ta 30 nie została odwołana, czyli cały czas mamy 30 na godzinę do momentu, kiedy nie wyjedziemy ze strefy ograniczonej prędkości. I zjeżdżając z wiaduktu z Maratońskiej na ulicę Bandurskiego będziemy wjeżdżać. Patrzymy w lewą stronę, ile pojazdów jedzie ulicą Bandurskiego. Jeżeli jedzie ich dużo, to jak tutaj teraz widzimy, to znacznie zwalniamy. Przypominam o włączeniu prawego kierunkowskazu, skręcając w prawo, bo mieliśmy nakaz. Dlaczego zwalniamy? Dlatego, że najczęściej dostajemy polecenie zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. I jeżeli władujemy się w te nadjeżdżające pojazdy, będzie nam ciężko zmienić pas. Jeżeli zwolnimy, one w pewnym momencie przestają jechać i wtedy mamy wolną drogę do tego, żeby bez najmniejszego problemu zmienić pas na lewy i ustawić się do zawracania. W tym przypadku zawracanie wykonujemy na skrzyżowaniu przy Atlas Arenie, gdzie Atlas Arenę mamy za plecami.
I jak wykonamy to zawrócenie? Wjedziemy na wysokość wyspy. Po pierwszym skręcie w lewo będziemy mieli dwa pasy, ale ze względu na to, że nie ma drogi w lewo, tylko możemy zawrócić, to możemy w takiej sytuacji wybrać dowolny pas, bo skoro jest możliwość pojechania tylko w lewo, to najlepiej zająć sobie dowolny pas, a najlepiej wtedy prawy. Kursant, widzimy, wjechał na lewy, ja ustawiłem się na prawym pasie, ja teraz bez najmniejszego problemu sobie zjadę od razu do prawej i jeżeli dostanę polecenie skrętu w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, to bez najmniejszego problemu wykonam to polecenie. On niestety będzie miał sytuację troszeczkę trudniejszą, dlatego że jak ktoś za mną ruszy, to niełatwo mu będzie zmienić od razu do prawej, będzie musiał raczej ustawić się na lewym pasie i próbować zmiany pasa ruchu już po wyjeździe ze skrzyżowania. I popatrzmy, jak to będzie wyglądało. Ja jadę od razu do prawej, on pojechał na lewy, no i musi zmieniać. I tutaj najczęściej dostajemy polecenie właśnie po tym zawróceniu skrętu w prawo w osiedle, dlatego dobrze by było, żeby właśnie ustawić się na prawym pasie. My sobie pojedziemy na wprost, bo już będziemy powoli kończyć, ale często właśnie tu skręcamy w prawo. I będziemy skręcać w prawo. Zwróćmy uwagę, mamy tutaj znak stop. I na tym skrzyżowaniu mamy często problem, dlatego że tutaj nie ma wyznaczonego miejsca do zatrzymania. I tutaj często popełniacie błąd i popatrzcie na kursanta. On również sobie pojechał, no bo skoro nie ma wyznaczonego miejsca, ja się zatrzymałem, no to stwierdził, że on sobie pojedzie. No i oczywiście w tej sytuacji egzamin jest natychmiast przerwany, a przypominam wyraźnie, że jeżeli nie ma miejsca wyznaczonego, to definicja znaku stop o czym mówi? Podstawa definicji mówi o tym, że jest to zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania. Czyli nie wolno nam wjechać na skrzyżowanie, jeżeli wcześniej się nie zatrzymamy przed tym wjazdem. To zatrzymanie ma nastąpić w miejscu wyznaczonym, linia P12, ale przepis mówi, jeżeli nie ma linii, to w miejscu dostatecznej widoczności przed wjazdem na skrzyżowanie. Także proszę na to zwrócić uwagę. To jest częsty błąd doświadczonych kierowców i często w tej sytuacji właśnie związanej ze znakiem stop popełniamy błąd, który niestety przerywa nasz egzamin. I będziemy przygotowywać się do zadania, do powtórzenia zadania hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu. Przypominam, jest to zadanie dodatkowe. Wydaje polecenie, żeby kursant rozpędził się do prędkości dozwolonej. Na tym odcinku maratońskim jest to 60 km na godzinę. I wydałem polecenie, żeby zatrzymał się na wysokości znaku ostrzegawczego, zgodnie z przepisami, czyli bez kierunkowskazu, jak najbliżej prawej krawędzi, przednie koło na wysokości znaku. I teraz ważny moment, jak możliwe kontynuujemy jazdę, czyli trzeba pamiętać o tym, że upewniamy się o możliwości jazdy, bo jesteśmy włączającym do ruchu, oczywiście jeżeli nie zmieniamy pasa ruchu, również kierunkowskazu nie włączamy, ale bardzo ważnym elementem jest upewnienie o możliwości jazdy. I praktycznie teraz już ulicą Maratońską będziemy wracać do Wordu i egzamin będzie powoli się kończył. Jeżeli chodzi jeszcze o sytuację kierunkowskazu związaną z włączeniem go na tym samym pasie ruchu, to tak jak zwróciłem uwagę, przepisy mówią, że w obrębie jednego pasa ruchu jeżeli przemieszczamy się, to tego kierunkowskazu nie musimy włączyć. W przypadku zadania hamowania do zatrzymania we wskazanym miejscu zatrzymujemy się na tym pasie, czyli bez kierunkowskazu. Ruszamy bez kierunkowskazu. Ale jeżeli na przykład czy to omijanie, czy wyprzedzanie odbywa się bez zmiany pasa ruchu,
to tutaj jak najbardziej ten kierunkowskaz włączamy. No niestety dobrym zwyczajem motocyklistów jest również włączanie tego kierunkowskazu w przypadku, gdy na przykład jedziemy przy prawej krawędzi, a chcemy przemieścić się na pasie ruchu do osi jezdni w celu skrętu w lewo na skrzyżowaniu. W trakcie egzaminu, co niektórzy egzaminatorzy tutaj w przypadku, gdy uczę, zwracam na to uwagę kursantom, mówią, że po co ten kierunkowskaz, no nie musimy go włączać na tym samym pasie ruchu. Zgadzam się z tym, przepisy tak mówią, ale dobrym zwyczajem jest, to jest tak zwana, można powiedzieć, strategia uliczna, że w momencie, gdy przemieszczamy się na pasie ruchu o metr lub więcej, dobrze jest włączyć ten kierunkowskaz, popatrzeć w to lusterko, skręcić jeszcze tą głowę, tą brodę do ramienia, upewnić się, czy w martwym polu kogoś nie ma i ewentualnie wtedy zmienić tą pozycję na pasie ruchu, ustawić się do tego lewoskrętu. Żeby robić to na dwa razy, czyli najpierw zmieniam pozycję na pasie ruchu, a później koncentruję się na skręcie. Nie róbcie czegoś takiego, że w tym samym czasie i zmieniacie pozycję na pasie ruchu i od razu skręcacie, dlatego że może być to dla Was bardzo niebezpieczne. Trzeba pamiętać o tym, że wielu kierowców nie zachowuje odpowiedniego odstępu w trakcie wyprzedzania pojazdów jednośladowych, gdzie mówi się, że powinien być to minimum 1 metr. Jeżeli Wy nie będziecie myśleć o tym, że to Wy będziecie bardziej poszkodowani, że to Wy jesteście tymi uczestnikami ruchu niechronionymi, no to nikt za Was tego nie zrobi i o tym nie pomyśli. Dlatego pamiętajcie, wyciągamy wnioski z naszej jazdy codziennej autem, żeby ewentualnie w jeździe na motocyklu ta nasza jazda była bardziej bezpieczna. Zawsze tutaj swoim kursantom polecam książkę wydawnictwa Book Rover, tak zwane Strategie Uliczne. Jest to książka amerykańskiego autora, ale naprawdę w sposób prosty i czytelny pokazuje nam, jakie niebezpieczeństwa grożą motocyklistom. My o tym często wiemy, że to tak się dzieje, ale często później po szkodzie narzekamy, że no jak to, nas nie widział, a dobrze jest dowiedzieć się, dlaczego kierowca może nas nie widzieć. Oczywiście w mojej szkole ja to wszystko kursantom tłumaczę. Tłumaczę, jak to jest z tym naszym wzrokiem, jak ten wzrok nasz jest kiepskiej jakości, jak on jest słaby. Dlatego no, informacja na ten temat w sposób zdecydowany poprawi nasze bezpieczeństwo. Popatrzmy teraz, końcówka, jedziemy ulicą Maratońską, już wracamy do Wordu i uważam, że ten egzamin na Retkini z Wordu na Nowym Józefowie już nie jest, mnie się wydaje, taki trudny, jak był kiedyś na ulicy Smutnej, no ale trzeba pamiętać, szczególnie doświadczeni kierowcy muszą pamiętać o tym, że znaki stop, prawidłowe stosowanie się do definicji, sygnalizator S2, przejścia dla pieszych, a ewentualnie, jeżeli chcecie czegoś więcej dowiedzieć się o strategiach ulicznych, to poczytać, lub ewentualnie, jeżeli chcecie dalej się szkolić, lub ze swojego szkolenia nie byliście zadowoleni, oczywiście zapraszamy do naszej szkoły, na nasze szkolenia. Szkolimy na torach motocyklowych, szkolimy na pod kątem techniki jazdy na motocyklu, nie tylko manewry wolne, nie tylko tory motocyklowe, pod kątem podstawowych zasad jazdy po zakrętach, ale również szkolimy motocyklistów, którzy chcą troszeczkę bardziej sportowo pojeździć, czyli układamy pozycję sportową, uczymy zejścia na kolano, na łokieć, czyli technika jazdy sportowej. Robimy to na mniejszych motocyklach, które są do tego przeznaczone. Także jeżeli będziecie zainteresowani, zapraszam.
mi się mięcia. Ale to jest prawo, które będziemy robić. To z mojego będziemy zatrzymać. Nie przed krawędzią drogi powszechnej, tylko troszeczkę dalej.